październiku weszły w życie przepisy obniżające wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. To przełożyło się na wzrost liczby emerytów. Tylko w województwie śląskim przejść na emeryturę zdecydowało się 80% uprawnionych. Na 50 tysięcy osób uprawnionych do przejścia na emeryturę w ostatnim kwartale 2017 roku w naszym województwie skorzystało już 41 tysięcy z tychże właśnie uprawnień. Także 41 tysięcy skorzystało z uprawnień do emerytury powszechnej, z tego 40 tysięcy z tych uprawnień w związku z wejściem ustawy wiekowej. Przeciętnie śląski emeryt dostaje w wypadku kobiet 1655 zł i 3224 zł w przypadku mężczyzn. Pozostanie dłużej na rynku pracy pod względem wielkości przyszłej emerytury może się opłacać. Każde przedłużenie aktywności zawodowej wpływa na wysokość świadczenia emerytalno-rentowego. Z takich szacunków, jakie są prowadzone, wynika, że każdy rok pracy zawodowej, aktywności zawodowej powoduje wzrost świadczenia średnio o 8%. Wszelkich wyliczeń dotyczących wysokości potencjalnej emerytury, a także informacji o tym, kiedy możemy się o nią ubiegać, udzielają doradcy emerytalni. W województwie śląskim jest ich obecnie 53. Najczęściej przyszli emeryci pytają o to, czy pobierając emeryturę obowiązują ich progi zarobkowe. Osoby przechodzące na wcześniejsze świadczenia, czy to będą emerytury wcześniejsze, czy to będą wszelkiego rodzaju renty, są zobowiązane tutaj przestrzegać tych limitów. W momencie, jak się jest już pełnoletnim emerytem, można wszystko. Od 1 września w całym kraju złożono 322 tysiące wniosków o emeryturę. Ponad 310 tysięcy wniosków jest związanych z obniżeniem wieku emerytalnego. Podobają Ci się informacje Silesia Flash? Zasubskrybuj nasz kanał na YouTube i oglądaj codziennie nasze newsy i serwis. Bądź zawsze na bieżąco. Podziel się ze znajomymi na Facebooku. Jeszcze więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej www.tvs.pl.